Atmosfera w Hiszpanii jest z dnia na dzień bardziej napięta. Coraz częściej widzimy obrazki z Półwyspu Iberyjskiego, które pokazują nam dramat, jaki się tam rozgrywa. Niestety polityczne sprawy rzutują też na aspekty sportowe. Całkiem niedawno w filmie Piqué na wylocie z reprezentacji wspominaliśmy o całej sytuacji, o tym co się obecnie dzieje w Katalonii. Po wczorajszym meczu Barcelony z Las Palmas głos w sprawie zabrał sam piłkarz, nie kryjąc przy tym łez i wzruszenia. Myślę, że mogę grać w reprezentacji, bo wielu ludzi w Hiszpanii nie popiera tego, co się stało. Jednak jeśli ktoś w federacji myśli, że ja jestem problemem, to mogę zrezygnować z gry w kadrze jeszcze przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Piqué wcześniej odniósł się też do samego tematu referendum. Jestem dumny z Katalonii i jej obywateli. Ci ludzie zasługują na więcej. Pokazali dzisiaj czego chcą, byli nastawieni pokojowo i powinno im się pozwolić to kontynuować. Gerard odnosi się do tych wszystkich scen przemocy, w których policjanci policyjnymi pałkami okładają Katalończyków chcących oddać swój głos w referendum. Według mediów rannych jest już kilkaset osób. Wczorajszy mecz przeciwko Las Palmas Barcelona chciała przyłożyć ze względu na napiętą sytuację polityczną w kraju. Jednak na takie rozwiązanie nie zgodzili się rywale oraz federacja, która zagroziła Blaugranie odebraniem 6 punktów. Ostatecznie spotkanie zostało rozegrane przy pustych trybunach. Wzruszająca jest historia australijskiej rodziny, która 3 miesiące temu kupiła bilety na właśnie ten mecz. Turyści chcieli zobaczyć w akcji Neymara. Jak wszyscy dobrze wiemy, marzenie to nie było możliwe do zrealizowania już od sierpnia. W niedzielę Australijczyków czekało kolejne rozczarowanie. Ze względu na referendum, stadion dla widzów został zamknięty. Na znak protestu przeciwko polityce Hiszpanii z posady wiceprezydenta Barcelony postanowił zrezygnować Carles Villarubi. Hiszpańska gazeta ARA informuje. Wiceprezydent Barcelony Carles Villarubi podał się do dymisji po wydarzeniach związanych z rozegraniem meczu Dumy Katalonii z Las Palmas. Do incydentu doszło również podczas innego meczu La Liga pomiędzy Realem Madryt a Espanyolem Barcelona. Fani królewskich z trybun skandowali Viva España. To aluzja do referendum, które odbywa się w Katalonii. Sytuacja wymyka się wszystkim spod kontroli. Jakie mogą być tego skutki? Jeżeli Katalonia ostatecznie uzyska status niepodległego państwa, to prawdopodobnie czeka nas rozłam w hiszpańskim futbolu. Z Primera División odejdą FC Barcelona i Espanyol. To samo się dotyczy katalońskich piłkarzy grających w reprezentacji Hiszpanii, m.in. Gerard Piqué, Andres Iniesta, Jordi Alba czy Sergio Busquets. W całej tej sytuacji wiadomo, że polityczne aspekty są tutaj kluczowe. Aspekty sportowe w tej chwili są na bocznym planie. Mimo tego całego zamieszania jesteśmy razem z Katalończykami i wspieramy ich w tych trudnych dla nich chwilach. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj, no i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!